Słuchajcie, korzystając z tego, że jesteśmy na konferencji, o której mówiliśmy już wcześniej, tak, mamy tutaj mnóstwo autorytetów w różnych dziedzinach i jednego z nich udało mi się zaprosić na rozmowę. Złapać. Arkadi Bibikow jest z nami, lekarz. Tak. Jesteś ginekologiem z wykształcenia, prawda? Jestem ginekologiem, tak. Tak, jest ginekologiem, który jak się uczył, to pewnie nie za wiele o suplementach mówili. Nie, nigdy nie mówili o tym. Jestem zwykłym lekarzem, ale ze wschodu. I słuchajcie, medycyna akademicka tam u nas trochę wcześniej przyszła do produktów naturalnych. Moja mama jest Polką i ja mieszkam w Polsce od 7 lat, ale na początku, kiedy na przykład na końcu 90-tych lat informacji na temat suplementów w ogóle nie było, nikt nie o tym nie mówił, tak? Pierwsze co przyszło to tylko Herbalife i mówić, że ten produkt mógł tam wyleczyć wszystkich od wszystkich tak, rodzajów chorób, myślę, że nie. Trochę tak inaczej. To produkt do jedzenia, nie można mówić, że zły, nie, ale do jedzenia, do zapewnienia braku odżywczych, tak? Ale moja córka zjadła, wtedy miała tylko 4 lata, nigdy nie myślałem o suplementach. Żona również jest lekarzem, teściowa jest lekarzem, sporo lekarzy w rodzinie. Córka zjadła paczkę czekolady i straciła słuch. Taka była dziwna alergia. Dziwna alergia ucha średniego. I kiedy trzeba było ratować dziecko i odnaleźć szlak do zdrowia. Musieliśmy jechać do profesorów naszych oczywiście, do wykładaczy naszych na Uniwersytecie Medycznym, żeby zapytać, co musimy zrobić, żeby wrócić do zdrowia. Pomoc karetkowa, tam perforacja błony komórkowej, hormony do ucha średniego, ok, dziecko słyszy, a dalej pytamy, co robimy dalej. Odpowiedź była fenomenalna, że ta alergia niestety nie uda się wyleczyć, kiedy nie chcecie, żeby dziecko nie straciło słuch. To zrobimy aparaty na uszy, dwie dodatkowe dziury przez czaszkę do ucha średniego i hormony na stawę pompkować do ucha. No takie dziwne polecenie to było. Takie? Dwie dziury w czaszce. No, ale mieliśmy wtedy z żoną tylko jedno dziecko. Pomyśleliśmy, że nie będziemy eksperymentować ze swoją córką. A trzeba inaczej zrozumieć, od czego rozwija się alergia. Od czego to zależy? Jak my możemy przez fizjologię wrócić do zdrowia? I wtedy już byliśmy otwartymi do poszukiwania takiej wiedzy na temat naturalnych produktów, rehabilitacja układu pokarmowego, jelit, wątroby. Od tego zależy alergia. I udało się. To był rok 2000, teraz córa już ma 23, będzie we wrześniu, tak? Wszystko słyszy, nie ma żadnej alergii, może używać czekolady. Przez suplementację, a kiedy zrobiliśmy tak, jak mówiliście do nas nasi profesorze, byłabym inwalidem. I to prawda. I dlatego to nasze podejście. No tak, w naszym życiu, w życiu naszej rodziny to był pierwszy krok, kiedy zmieniliśmy podejście do suplementacji. A dzisiaj tylko ja mam w różnych krajach, na rynku międzynarodowym, Stanach, w Rosji, Ukrainie, Kazachstanu, tyle pacjentów, które udało się wyleczyć przez naturę. No, więcej niż 5 tysięcy tylko samych osobistych swoich pacjentów. Stawy. Alergia, astma, luszczyca. No ale poczekaj, bo mówi się i oficjalnie niestety w Polsce, tak, nie tylko w Polsce, że suplementy nie leczą. Oczywiście, a my nie leczymy. Proszę to zapamiętać, my nie leczymy. My pomagamy organizmowi wrócić do zdrowia. Czyli generalnie musimy zacząć od tego, że na organizm nasz spoglądamy całościowo. Oczywiście, to nie jest koszt. Holistycznie podejście. Tak. Choć jestem ginekologiem, ale nie patrzę na kobiet oddzielnie ze strony macicy, tak, na przykład. Mamy jelita, mamy mózg, mamy stawy i tak dalej. Organizm, musimy jak lekarze mieć holistyczne podejście, raz. Druga rzecz, że ja nie leczę, na przykład, kiedy pracuję przez suplementację. Ja uczę, od czego zależy fizjologia komórki. Jak można wrócić do zdrowia, oczyścić i nakarmić. No tak, to bardzo krótko, oczywiście tam mamy tematu miliony kawałek i oczywiście na temat fizjologii możemy rozmawiać tydzień, dwa, trzy, będzie mało, nie mamy na to czasu, ale oczyścić i nakarmić. Nie ma takich chorób, z którymi nie można pracować, dlatego że nie leczymy, a tworzymy warunki dla regeneracji organizmu. Na nasze szczęście, szef, my myślę wszystko tak, że organizm regeneruje. Nie ma żadnego organu, który nie można odnowić. Kiedyś mówili do nas, że komórki nerwowe nie można odnowić. Straciliśmy i koniec. Nieprawda. Inaczej by po wylewach pacjenci nie spacerowali by. Nie zdjęliśmy samochodami, tak?
nie moglibym pływać. A to wszystko odnawiamy. Nie my, natura. Ale suplementacja to tylko przyspiesza szlak natury. Niestety w naszych czasach mamy braki odżywczych. Mamy? Mamy. Niestety mamy inne certyfikaty jakości. Teraz producenty jedzenia muszą produkować więcej. Jakaś już, no taka jak... No wcześniej, ja pamiętam, kiedy byłem taki, mały, ugryzłem jabłko, a op, ptach leci, op, brązowe. Teraz wyjechałem na urlop, 2 tygodnie jabłko nadgryzione, leżało na stole, wróciłem, białe. Gdzie żelazo? Gdzie witaminy? Gdzie mikroelementy? Nie wiadomo, tak? Tak, więc no, teraz niestety istnieje przekonanie i ja, bo ja dopiero 2 lata się suplementuję i na ja początku... przez to ty jesteś tu, a ja tu. I na początku powiem wam, że miałam mnóstwo znaków zapytania w głowie, no ale hello, no przecież ja zdrowo jem. Ja tak. Biorę mleko od zdrowej krowy, bo mam akurat takie szczęśliwe i tak dalej. Ale jak sobie zdałam sprawę z tego, co w ziemi jest, co wyrasta i co ta krowa zjada, i że teraz potrzeba nam jest 5 kilo jabłek zjeść, żeby mieć tyle samo witaminy C, ile przedtem przy jednym jabłku, no to coś mi zadzwoniło w głowie. No i teraz kolejne pytanie. Mamy na rynku suplementów po prostu tyle. Będzie więcej. I będzie więcej. I teraz jak ja, nie znając tematu, mam to wybrać? Dwa podejścia do konsumentów, to mówię, to najgłębniejsze rzeczy. Pierwsze, certyfikaty. No to ktoś mi powie, a certyfikat to mogę sobie w Photoshopie zrobić. Nie. No bo są tacy. Nie w Photoshopie, a certyfikaty, które można proanalizować. W Photoshopie można wszystko stworzyć. Na nasze szczęście mamy bazę prawnikową i można te certyfikaty, które nie zgodnie z prawem stworzone, na przykład w Photoshopie, na nasze szczęście to można doprowadzić. A takie certyfikaty ma sanepid? On wydaje jak gdyby nie. puszczając... Mamy sanepid. Znaczy tak, ja wiem, że certyfikat wydaje instytucja, ale czy my w Polsce możemy przez sanepid to sprawdzić? Czy w jakiej instytucji sprawdzić, żeby być pewnym, że to jest... W instytucji certyfikata, na przykład GMP to aha, jeden czyli bezpośrednio w tej instytucji, która wydała. NSF to drugi certyfikat. Ja wam polecam, że dobry produkt musi mieć. Zgodnie z prawem nie musi. Badań klinicznych nie muszę robić, certyfikatów nie muszę mieć, wystarczy certyfikat od GIS, żeby sprzedawać. To nasz problem konsumencki. Kiedy konsument chce być zdrowym, idealnie, niekoniecznie, ale kiedy chcecie być zdrowymi, poszukujcie, żeby u producentów byli certyfikaty GMP, certyfikaty NSF, certyfikaty na przykład, kiedy to ze Stanów FDA, kiedy to w Australii sprzedają TGA. Mamy takich sporo certyfikatów międzynarodowych, które pokazują głębokość bazy naukowej, naukowe podejście. Żeby producent wykorzystywał tylko surowiec dobrej jakości. No nie można, przepraszam, sprodukować cukierki. Można zapakować fajnie, ale w środku będzie to samo. Nie cukierka, coś innego, tak? Suplementacja, mamy certyfikaty, badania kliniczne. Kiedy ma producent badania kliniczne suplementu, brawo, to rzadka rzecz. Zgodnie z prawem nikt tego nie musi robić. Tak, bo ja właśnie dowiadując się o tych firmach, które produkują, oni to mogą robić tak, jak żywność wyprodukowali. Tak. Niepotrzebne są żadne laboratoria, badania i tak dalej. I to jest przerażające, bo to co ten dla konsumenta to bida. Tak, bardzo. Dla mnie, jak dla lekarza to bida. A dlaczego lekarze, moi koledzy, większość mówi, że suplementacja nie działa? Dlatego, że przepraszam, ale śmieci tyle na rynku sprzedają. 90% w ogóle do wyrzucenia. To nie trzeba jeść, nie trzeba kupować. Ale konsument musi analizować, badać certyfikaty, patrzeć na siły działania, biodostępność. To nie, wiem, że to trudno. Reklama robi swoje. Ale słuchajcie, można być zdrowym. Ja na przykład mam taką dziwną rodzinę lekarzy, żona tam teściowa, ja mówiłem, ale u nas nie ma leków od 20 lat, nie wykorzystujemy. Dziwna rodzina lekarzy, która nie wykorzystuje leki, ale wykorzystujemy dużo suplementów. To pytanie takie, bo zwykle spotykamy się najpierw z taką blokadą i ze sceptycznym podejściem. Oczywiście. Dajcie spokój, te suplementy. Powiedz mi, jakie minimum byś zaproponował, bo ja cały czas gdzieś mam w głowie dzieci. Oczyścić, nakarmić. Dwa podejścia, musicie o tym pamiętać. Rehabilitacja układu pokarmowego, jelita, żołądek, dwunastnica, woreczek żółciowy, jelita cienkie, jelita grube, wszystko musi pracować tak jak trzeba.
to nie tylko odnowić florę bakteryjną, nie, to nie tylko symbiotykę na przykład kupować dobrego. Enzymy muszą pracować, kostki jelitowe muszą pracować, enzymy, które obok ścianki jelitowej pracują, które w świetle jelit pracują. To praca jelit w całości, od początku do końca, do odbytu, tak? Na dodatek musimy oczyścić, pomagać, rehabilitować ten organizm nasz, układ pokarmowy. Analiz diety, oczywiście musimy analizować to, co jemy. Nie możemy kontrolować, kupujemy na bazarkach, w sklepach. No, mieszkam w Warszawie, kiedy ja nie mam nawet kozy swojej, w mieszkaniu mieszkam. На балконе коза не живе, только котку мам. Не могу отшимать млека сам. Я не мам, купую это все. Не знаю, что там в середку. Или гормоном антибиотиков. Никто не знает. Купуем, так? Ем это. Але очищать мужчины. Ялита вон троба хоть бы раз на рот с пирамой. Я то с пиром за месяц. Завше. За, уже от 20 лет. Кваса ненасосона можем додавать. Аналізуємо, яка омега-3, з яких джерел, яка найлепша. Аналізуємо, які фосфоліпіди, здорові тлущі, 5 здорових тлущів. Омега, фосфоліпіди, конзима Q10, вітаміна D3, вітаміна E. Мусимо додати. Вітаміну С чоловік не продукує, мусимо додати. Мікроелементи мусимо додати. Ліста ще робить? Ну, скоро. Ні, ну, слухайте, не так то довго. Але можна швидко і скотечно бути здоровим. Я мусимо не старше. Я ще чешу так. Я ще чешу, що... Zaczynają się pojawiać lekarze, tacy powiedzmy akademicy, którzy idą w trochę inną stronę. Bardzo że dobrze. Wyglądają zza laptopa jednak na tego pacjenta i spoglądają jako na cały organizm, na całość. Powiedz mi ostatnią rzecz, co najważniejsze, jedzenie, sport czy emocje? Nie ma różnicy. Stres nas zabija, to musimy stres surfing robić, nie stresować, a zmieniać podejście do stresu raz. Bardzo ważna rzecz. Druga rzecz, oczywiście to, co pijemy i jemy, z tego składa się organizm. Oczywiście uzupełnienie braków odżywczych i oczywiście sport, tylko zdrowy, nie zawodowy. Sport dla zdrowia, a nie dla sukcesu sportowego. Wtedy można być zdrowym długo i żyć 100 lat, zaspiewać na swoich urodzinach. Ja na szczęście nie muszę pracować lekarzem w zawodzie. I teraz w Polsce nie pracuję jak lekarz, bo nie muszę, mam źródło finansowe. Ale... Mam tyle wiedzy i pacjentów, już napracowałem się tyle i zawsze mogę podpowiedź, od czego rozpocząć, żeby być zdrowym. Nie leczyć, ale nauczyć. I to zmiana podejścia. My mamy namiar, w razie czego. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.